Cześć, witajcie w nowych szkółkowieściach. Ja nazywam się Igor i bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić dzisiejsze szkółkowieści. Na początek zapraszam Was na wycieczkę do Kopic. Witam Was dzisiaj sprzed pałacu w Kopicach. Właściwie sprzed ruin pałacu w Kopicach. Pałac w Kopicach był własnością i miejscem zamieszkania hrabiny Joanny Gryzik von Schomberg-Godula. Pani hrabina w tym pałacu spędziła kilka szczęśliwych lat swojego życia. Ale pani hrabina wcale nie całe życie mieszkała w tymże pałacu. Ona przyszła na świat w rodzinie robotniczo-chłopskiej w małej miejscowości Poręba, dzielnicy dzisiejszego Zabrza. Tam się urodziła, tam się wychowała, w małej, biednej rodzinie. W małej, biednej chałupie. Ale jako czteroletnie dziecko trafiła na wychowanie do domu Karola Goduli, potentata finansowego i przedsiębiorcy z Górnego Śląska. Kogoś, kto był niezwykle bogaty nie tylko na całym Górnym Śląsku, ale w całej ówczesnej Europie się liczył i był znany. I tam, w tym domu, Karol Godula otoczył Joasię swoją opieką, zapewnił jej staranne wychowanie i staranne wykształcenie. I kiedy Karol Godula umierał 2 lata później, zapisał cały swój majątek małej Joasi. Miała wtedy tylko 6 lat i została jego dziedziczką. Zupełnie niezwykła historia. Zupełnie niezwykle losy potoczyły się tej małej, nikomu nieznanej dziewczynki. Czy pamiętacie Esterę? Skromna, nic nieznacząca dziewczyna, Żydówka, a więc podległa perskiego króla Achaszwerosza, zostaje jego żoną, królową. Co za niezwykła odmiana jej losu. Myślę, że w najśmielszych snach nie mogła tego przewidzieć i zaplanować. Ale Bóg postawił ją w tym miejscu, w tym czasie i w tej roli nie bez powodu. Jak może pamiętacie, stryjem Estery był Mordochaj. Pewnego razu Mordochaj dowiedział się o spisku na życie króla, zaplanowanym przez 2 spośród jego sług. Przekazał tą wiadomość Esterze, a ona, ponieważ była królową, mogła powiadomić o tym króla. Dzięki temu spisek ten został udaremniony, a spiskowcy zostali ukarani. Pozycja królowej pozwoliła Esterze zadziałać w odpowiednim czasie. Mordochaj zrobił to, żeby przeciwstawić się złu. On pragnął być wierny Bogu, robić to, czego Bóg od niego oczekiwał. Postępował właściwie, bo Bóg oczekuje wierności. Sprawa ta została zapisana w Księdze Dziejów, ale Mordochaj nie otrzymał żadnej nagrody za ujawnienie tego spisku. Po tych wydarzeniach król bardzo wywyższył jednego ze swoich książąt, Hamana. Tak bardzo, że inni ludzie musieli mu się kłaniać, a nawet padać przed nim na kolana. Haman był bardzo dumnym człowiekiem i oczekiwał tego, że inni tak właśnie będą robić. I większość ludzi tak robiła. Wiedziała, że tak jest rozkaz królewski i że Haman tego oczekuje. Ale jeden człowiek nie kłaniał się Hamanowi. Był to Mordochaj. Może zastanawiacie się dlaczego. Przecież Mordochaj należał do dworu królewskiego, podlegał królowi, a więc powinien wykonywać jego rozkazy i zalecenia. Ale tego jednego rozkazu Mordochaj nie miał zamiaru wykonać. Dlatego, że wiedział, że powinien kłaniać się tylko Bogu. Bóg oczekuje czci od nas. Chce, żebyśmy to Jemu oddawali cześć i chwałę. Chce, żebyśmy to Jemu byli wierni. I Mordochaj o tym wiedział. Dlatego postanowił nie kłaniać się Hamanowi. Kiedy Haman o tym się dowiedział, był bardzo zły. Myślał sobie, jak on śmie? Kim on jest, ten Mordochaj, że pozwala sobie na lekceważenie mojej osoby i rozkazu królewskiego? Zniszczę go! Ale pomyślał sobie, że przecież nie będzie się zajmował jednym człowiekiem, że to będzie poniżej jego godności. To przecież nie ma wyglądać jak osobista zemsta. Więc Haman obmyślił cały plan.
Dowiedział się, z jakiego narodu pochodzi Mordochaj i zaplanował pozbycie się całego ludu żydowskiego, a wraz z nim Mordochaja, tego, który tak bardzo go obraził, tego, który postanowił mu się nie kłaniać. Czy nie byłoby lepiej, żeby Mordochaj trochę uległ? Tylko raz ukłonił się Hamanowi i w ten sposób ustrzegł się jego gniewu? Nie, bo Bóg dał wyraźny nakaz, żeby tylko jemu oddawać cześć, a Mordochaj chciał być wierny Bogu. Bóg oczekuje naszej wierności w różnych sytuacjach, nawet wtedy, kiedy jest to dla nas niewygodne, kiedy możemy zostać wyśmiani, odrzuceni, wykluczeni. Bóg oczekuje naszej wierności. Haman rzucił losy, aby oznaczyć dzień zagłady dla Żydów. I los wyznaczył dzień odległy o 11 miesięcy. Musiał także uzyskać zgodę króla na swój plan. Poszedł więc do niego i powiedział tak. Królu, jest w twoim państwie jeden naród, jedna grupa ludzi, które ma inne prawa niż pozostałe ludy. Nie przestrzegają oni prawa królewskiego, to też nie jest rzeczą korzystną tak ich zostawić. Jeśli król uzna to za dobre, to niech zostanie wydane zarządzenie, że mają zostać wytępieni, a wtedy ja dam 10 tysięcy talentów srebra do skarbca królewskiego. Wtedy król zdjął z palca swój sygnet, pierścień królewski, i dał go Hamanowi na znak swojego pozwolenia na jego plan. Dał Hamanowi wolną rękę w jego działaniu. Pismo, które sporządził Haman, brzmiało tak. Ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety jednego dnia. Mienie ich zaś należy zagrabić. Ta straszna wiadomość szybko rozeszła się po całej Suzie i za pośrednictwem posłańców po całym królestwie króla Achaszwerosza. Zastanawiacie się może, jak to jest możliwe. Imperium króla Achaszwerosza było przecież tak bardzo ogromne, ale były w nim utrzymane świetne drogi i posłańcy mogli ogromne odległości pokonać w stosunkowo niedługim czasie. Droga z Pałacu Królewskiego w Suzie do miasta Sardes, odległego o ponad 2,5 tysiąca kilometrów, zajmowała posłańcom zaledwie tydzień. Zmieniali oni konie po drodze i mogli się posilać w licznych gospodach zbudowanych wzdłuż tej drogi. Więc taka wiadomość, którą Haman napisał, takie zarządzenie, które wydał w imieniu króla, bardzo szybko mogło się rozejść po całym Imperium Perskim. Wszyscy Żydzi, którzy tą wiadomość, to zarządzenie królewskie odczytali, zaczęli rozpaczać, posypywać swoje głowy popiołem i odziewać się w wory pokutne. Wydano na nich wyrok śmierci. Również Mordochaj ubrał wór pokutny, posypał swoją głowę popiołem i usiadł przed bramą Pałacu Królewskiego. Wydawało się, że sytuacja jest bez wyjścia. Czy nie lepiej byłoby, żeby Mordochaj ukłonił się Hamanowi? Nie, bo najlepiej dla nas jest słuchać Boga i być Mu wiernym, nawet wtedy, gdy jest to bardzo trudne. Bóg oczekuje naszej wierności, zarówno w sprawach małych, jak i dużych. Pani Joanna pamiętała, kim była, skąd pochodziła. Pomagała swoim pracownikom, fundowała szkoły, fundowała zakłady dla chorych. Królowa Estera też pamiętała o swoim pochodzeniu. I kiedy przyszła chwila próby, ona pomogła swoim rodakom. My też pamiętajmy o tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i starajmy się być wierni Panu Bogu w tym, co robimy. Pamiętajmy o tym, czego Bóg od nas oczekuje. Do zobaczenia w kolejnych szkółkowieściach. O nie! Zapomniałem okularów!
Aha, zapomniałam. Ja nie noszę okularów. Zapraszam was na wiersz też o okularach. Julian Tuwim, okulary. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal! Krzyczy. Nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka. Parska, sapie. Szpera w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać. Już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Dzisiaj jest Niedziela Dobrego Pasterza, nazywana też Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Zapraszam was na słowo na niedzielę. Cześć dzieciaki, witaj Igorze. Masz rację, dzisiejsza niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, inaczej nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Dlatego jestem dzisiaj z wizytą w owczarni. Zastanawialiście się, dlaczego Pan Jezus porównywał ludzi do owiec, a siebie do dobrego pasterza? Czego chciał nas nauczyć? Owce to bardzo płochliwe zwierzęta. One nie pójdą za każdym. Do mnie nie chciały podejść, nawet kiedy wabiłam je zielonymi gałązkami i ziarnem owsa. One wiedzą, że należą tylko do jednego pasterza i tylko jemu są posłuszne. Naszym pasterzem jest Pan Jezus, a my jego owcami. Czy jesteś posłuszną owcą, która słucha słów Jezusa i nie daje się skusić byle komu, ale zawsze biegnie za dobrym pasterzem? Moje owce głosu mojego słuchają. Ja znam je, a one idą za mną, mówi Pan Jezus. A teraz łączymy się z panią Dorotą, która ma dla nas nową książkę. Dzień dobry, witajcie w Księgarni Warto. Dzisiaj mam dla was książkę Detektywi Starego i Nowego Testamentu. Książka ta przedstawia historię biblijną w barwny sposób. Znajdziecie tu nie tylko zagadki, szyfry czy quizy, ale też przećwiczycie swoje czytanie ze zrozumieniem. Jednak każdy młody detektyw na pewno poradzi sobie z zadaniami, które znajdują się w tej książce. Po drodze czytelnik spotyka jeszcze wiele innych bohaterów. Ciekawe, czy zmienią oni swoje postępowanie. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, bierzcie się do roboty. Książka czeka w księgarni Warto i do zobaczenia. A dziś w kąciku kreatywnym robimy przepiękną dekorację na taras. Cześć! W dzisiejszym kąciku kreatywnym chciałabym, żebyśmy przygotowali mały domek dla ptaszków, który będziecie mogli powiesić w ogrodzie, na jakimś drzewie, albo na altance, czy na tarasie. I będzie piękną ozdobą, ale będzie też przyciągał do was ptaki, które będą wam pięknie śpiewać. Co potrzebujemy do tego? Potrzebujemy karton po maślance albo po jakimś soku. Ważne jest to, żeby tutaj miał ten stożek. Potrzebujemy farbę, jakieś dekoracje, niewiele. Ja mam takie kwiatki papierowe. Potrzebujemy też dwa kawałki kartonika. To jest zwykły szary karton, pistolet na gorąco i nożyk do tapet. Musimy zacząć od tego, żeby wyciąć nakrętkę. Nakrętka wycięta. Teraz musimy wyciąć okienko. Z jednej strony wycinamy
prostokąt. Końcówkę wyginamy i robimy z niej taki daszek. No i jak już mamy wycięty kształt, teraz cały karton musimy bardzo dokładnie pomalować farbą. Możecie wybrać kolor, ja wybrałam brązowy. Na pewno jedna warstwa nie wystarczy do tego, żeby pokryć wszystkie napisy, które są w tej chwili na kartonie, więc trzeba będzie pokryć karton kilkoma warstwami farby. Mój karton jest już pomalowany. Teraz musimy zrobić do tego daszek, żeby nie było widać tej dziury, więc posłuży nam karton, który mam już wycięty pod wymiar i z tego zrobimy taki daszek. Przyklejamy ten karton klejem na gorąco. Jedna strona przyklejona, jeszcze druga. Dociskamy obie strony daszku. Chwilę odczekajmy, żeby dobrze wyschło, żebyśmy mogli nasz daszek pomalować. No dobrze, jak daszek już jest przyklejony, bierzemy pędzel i malujemy go ja na ciemny brąz. I jeszcze druga strona mojego dachu. Mój daszek już pomalowany. Wysuszę go suszarką, wtedy będę mogła szybciej działać dalej. Daszek wysuszony. No to teraz zrobię pewną dekorację z tych właśnie kwiatków papierowych, które pokazywałam Wam wcześniej. Obcinam je z drucików, bo druciki tutaj akurat nie będą mi potrzebne. I teraz przykleję je tutaj na górze pod daszkiem. I już mamy taką małą dekorację. Teraz jeszcze fajnie by było, gdyby ptaszki przylatując do naszego domku miały tutaj patyczek, żeby sobie usiąść na przykład. Do tego posłuży mi patyczek do szaszłyków. Biorę patyczek do szaszłyków. Spróbuję rozciąć tutaj odrobinę nożykiem do tapet. Poproście kogoś dorosłego, jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby zrobić to samemu, dlatego że nożem można sobie zrobić krzywdę. I wbijamy w tą dziurkę patyczek. O, możemy go aż do samego końca wsadzić. I potem tutaj przycinamy, tak żeby zbyt dużo nie wystawał. O, możemy go przebić aż na wylot, żeby był stabilny. O, i w ten sposób nasz patyczek będzie stabilniejszy. Został nam już tylko ostatni element naszego domku, sznureczek, który umożliwi nam powieszenie tego domku. Robimy sobie tutaj nożykiem albo nożyczkami dziurkę. Przez tą dziurkę przepychamy sznurek. A na górze związujemy supełek. Takim sposobem nasz domek jest gotowy. Możecie powiesić go na drzewie albo na tarasie. Niech ozdabia Wasz ogród, powiewa na wietrze
i niech przyciąga ptaszki. Możecie tam nasypać jakieś ziarenka, wtedy dużo chętniej na pewno przyfruną. Dobrej zabawy i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia! To już koniec na dziś. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Do zobaczenia!